Moja pasja, czyli piłka nożna, była wszystkim, czyli całym życiem i do tej pory jest, dlatego że no, jeżeli się całe życie robiło coś, co się uwielbiało, kochało, no to trudno, żeby to nagle zaprzepaścić, czyli nawet zostawić na uboczu. Wiesz co? Moja pasja. Czymś, co trzyma mnie przy życiu. Wiesz, wstaję z samego rana i wiem, że żyję dla tej idei. Stojąc na scenie i wyrzucając te słowa, sięgam w głąb siebie i daje mi to ogromną satysfakcję. To działa na takiej zasadzie, że wszystkie jakieś takie uczucia chcę przelać na dźwięk, na melodię, na muzykę. Są takie rzeczy na świecie, których nie możemy opisać słowami, także no nie wiem, no czuję się szczęśliwy po prostu, że... Po prostu, szczęśliwy, jestem szczęśliwy. Od razu ta pasja wtłoczyła się we mnie, nie? Zainfekowałaś jak wirus. Takie reprezentacje, no to się nie da porównać. Trzeba być w tym momencie, jak grają hymn. To się nie da opisać słowami, to trzeba po prostu przeżyć. Z prawej strony, a gramy trójką obrońców, z numerem drugim Czachowski, z numerem piątym Kaczmarek, kapitan naszej reprezentacji, z numerem trzecim Wdowczyk. Ustawienie drugiej linii od prawej strony, Robert Warzycha z numerem ósmym, Nawrocki z numerem szóstym, Szewczyk... Jedna prosta sprawa jest, zawsze do każdego meczu podchodziłem bardzo poważnie i dawałem siebie wszystko, czy to był mecz ligowy, czy to był mecz sparingowy, czy reprezentacja, zawsze to dawałem siebie wszystko. Nawrocki. Idzie prawą stroną Robert Warzycha. Dobre do niego dogranie. Warzycha zdążył. Uwaga! I nie wyobrażam sobie życia bez pasji. Chodzi mi o to, że każdy jest do czegoś stworzony. Nie ma tak, że po prostu są ludzie bez... Dla jednego może to być utrzymanie rodziny i dąży do tego jak najbardziej, żeby być jak najlepszym ojcem, przykładną matką. A drugi lubi malować obrazy, nie? Uważam, że każdy, który ma jakąś pasję, czy to jest sportowiec, artysta, powiedzmy, czy mówię aktor, piosenkarz, jakąkolwiek pasję, bo pasje są różne. Każdy ma swoje hobby, każdy ma swój konik, każdy bazuje na tym, co ma talent do tego. Nie każdy odkrywa swój talent. Bo ludzie się boją tak właściwie. Boją się pokazać innym coś, zaprezentować sobą. Boją się tego, bo boją się krytyki, boją się otoczenia, boją się presji otoczenia. Boją się tego, że zostaną wytknięci palcem. Słuchać ludzkie szczerba, dla was nie ma ratunku. Nie pozbędziecie się na złota diabła wizerunku. Jeżeli ktoś wychodzi przez szereg albo odstaje, to staje się celem otoczenia. Zawsze tak było, jest. Jeżeli ktoś wyróżnia się z grupy albo coś, to on staje się automatycznie jakąś pożywką, wiesz, dla tych ludzi silniejszych. Wróciłem tu, by oznajmić klęskę światu. Później miałem motywację, żeby zagrać i na Wembley, stary Wembley oczywiście, bo teraz już jest przebudowany, nowy. I akurat taka sytuacja się nadarzyła, bo zostałem powołany do reprezentacji. Były eliminacje do Mistrzostw Świata i akurat mieliśmy Anglików i grało się na tym Wembley. I dlatego motywacja jest to kluczową sprawą. Nie przeczę, że pieniądze też były ważne, ale to nie był najważniejszy cel. W momencie, kiedy ty już myślisz o pieniądzach i nie myślisz o swojej pasji, to zaczynasz z tą źle dziać, nie? To jest... Trzeba zejść z tej drogi, nie? Najważniejsze jest to, żeby od spraw materialnych się komuś w głowie nie poprzewracało. Tak, że się pcha do przodu. Im więcej się zdobywa, tym więcej chce się jeszcze zdobyć, no po prostu. Nie interesują rzeczy jakieś poza muzyką. Mogę chodzić brudny, obdarty gdzieś czy coś, bylebym dobrze grał. Bylebym mógł przekazać te uczucia i za pomocą nutek. Jeżeli wiem, że gram koncert, jeżeli wiem, że mam wpaść do studia, zrobić numer, jeżeli wiem, że cokolwiek z rapem będę robił, stary, jestem innym człowiekiem.
strasznie. I nie wiem, skąd ja czerpię tą energię. To jest niewytłumaczalne. Uważam, że każdy powinien robić to, co lubi najbardziej robić. I ja to robiłem. Starałem się robić to jak najlepiej. Wiadomo, że nie wszystko wychodzi tak, jak powinno być, bo są dobre i złe. To jest tak, że czasami są momenty trudne, trudniejsze. Kiedy masz wrażenie, że wszystko stoi przeciwko tobie, że wieje ci wiatr niesamowicie, wtedy się dołujesz. Myślę, że to też zależy głównie od człowieka, jaki ma charakter i co przeżył wcześniej. Mam poczucie tego, że robię coś dla siebie. Tego nam nikt nie weźmie, to cośmy przeżyli, zobaczyli i przekonali się, jak jest w innym świecie, bo... Uważam, że ludzie z pasją powinni sobie pomagać. Dlaczego? Ty coś wiesz, ja coś wiem. Wymieniamy się informacjami, wymieniamy się swoim doświadczeniem i wiedzą. Zawsze możemy razem coś stworzyć ciekawego. Wszyscy ludzie powinni sobie pomagać. Każdy. Zwłaszcza, że nie ma ludzi bez pasji. Hip-hop oczyszcza. Wiesz? Pasja powinna łączyć. Można powiedzieć, że jest bezimiennych, no to podobnie zespół zbudowany. No ale wszystko jak na razie znowu kręciło się wokół Michała Nawrockiego, choć też otrzymał wsparcie, natomiast no, on był wyróżniającą się postacią i... No Michał, w której by drużynie nie grał, to będzie wyróżniającą się postacią. Yo, człowieku, sprawdzaj to! Nawrot NWT, prezes! NWT Studio! Wspólny track znowu! Właśnie tak! Yo. Ej! To jest pasja! Nawrot NWT! Pasja, rozumiesz to? Prezes! Raz! Dwa! Ej! Jedziemy z tym, ziom! Jedziemy! Dawaj! Pasja! Powinna łączyć, nie różnić! Przestańcie być próżni! Jesteśmy ludźmi! Pomagaj, nie krytykuj, nie hejtuj, nie później! Pasja! Powinna łączyć, nie różnić! Przestańcie być próżni! Jesteśmy ludźmi, pomagaj, nie krytykuj, nie hejtuj, nie buźnij. Taka prawda to w walczach, mam dziś talent, twarda garda to farca. Na tym kamer tam się dalej, choć pod ziemię to hardcore tartar. Znam wygrane, co są w zasięgu rąk, tantal. To pasa sprawia, by w kastaga dawać draga wam. Flow zaraz jada, gdy dla łaka padam raz, karawan. Cała ta walka to raj dla nas, Valhalla. Sprawdzaj sam, na raz kopa działam, barada. Wchodzę na pawilon jak na scenę rap i pasta. Ja mam tu mikrofon, ty posłuchaj, no i jazda. Dziś nas pasja, tej nocy pasja. To proste jak pasja, więc baw się na maksa. Raz, dwa, lubisz to, więc pomagaj. A nie gadaj, tylko gadaj. Dawaj ziomek na browara, nie ma co się spinać. Ej, nie ma co się sapać. Teraz tutaj liczy się tylko jedna pasja. Pasja powinna łączyć, nie różnić. Przestańcie być próżni. Jesteśmy ludźmi, pomagaj, nie krytykuj, nie hejtuj, nie później. Pasja powinna łączyć, nie różnić. Przestańcie być próżni. Jesteśmy ludźmi, pomagaj, nie krytykuj, nie hejtuj, nie buźni. Widząc lata, dziś to wraca wszystko, karma. Syn to praca, szyflo zjadła, zimno kadwa. Tylko pasja jest moim płucem. Respirator dziś to sprawia, że nieraz wrócę. Terminator ten styl, sprawdź ją. Potem tylko zrobić hałas, bo mam 2-4 i mogę wszystko. Kopi Brian, rozmiń zaraz moje słowa. Zgarnij je w cudzysłów, bo jeśli nie znasz mnie, co wiesz o pasji, Jezus Chrystus. Jestem nawrót NWT i mówię tobie teraz. Wiem, co to znaczy, jak nikt cię nie docenia. Jak wyzywa cię od zera, to weź to ścisz. Mówię tobie dziś, jedno hasło się liczy. Zrozumią tylko ci, co można na nich liczyć. Bo pasja nie różni pasjonaci głosu ciszy. Stylu, muzyki, rapu, publiki. Dla nich szacun, dla tych wszystkich to robimy. Ej! Pasja powinna łączyć, nie różnić. Przestańcie być próżni. Jesteśmy ludźmi, pomagaj, nie krytykuj, nie hejtuj, nie później. Pasja powinna łączyć, nie różnić. Przestańcie być próżni. Jesteśmy ludźmi. Pomagaj, nie krytykuj, nie hejtuj, nie buźni. No tak.
ona tam robi tak. Ciężka sprawa.